Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Magdalena Pawłowska. Jestem autorką książki Jedna kampania do wolności. Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Magdalena Pawłowska, autorka książki Jedna kampania do wolności. Jak stworzyć produkt online, pozyskać klientów i żyć na własnych warunkach. Dzisiaj na specjalne zaproszenie wydawnictwa One Press przeprowadzę dla Ciebie prelekcję i powiem, w jaki sposób Ty możesz stworzyć swój dochodowy biznes online, w oparciu oczywiście o tworzenie kursów online, tak, aby się mógł zarabiać z dowolnego miejsca na świecie. Wiem, że dzisiaj jest to bardzo pożądany temat, no bo cały czas jeszcze żyjemy, prawda, w takim tym momencie postpandemicznym, więc wiele biznesów dostało mocno w kość, wiele osób dostało mocno w kość i tym samym zaczęliście się pewnie zastanawiać, ok, chcę stworzyć swój kurs online, chcę stworzyć, może przenieść nawet swój biznes do komórki. Właśnie o tym będę mówiła, w jaki sposób przenieść swój biznes do komórki, tak aby zarabiać w dowolnym momencie. Mam nadzieję, że internet nigdzie nie odejdzie, nawet jak przyjdzie kolejny kryzys, bo to, co jest no, ważne do zaobserwowania tak naprawdę, to to, że kryzysy w biznesie, kryzysy w ekonomii, one powracają, tak? Natomiast my musimy się na nie przygotować i po każdym oczywiście być coraz mądrzejszym i coraz silniejszym. Dzisiaj będę mówiła o tym, w jaki sposób faktycznie się zabezpieczyć w kontekście tworzenia produktów internetowych, tak aby każdy z Was, abyś Ty dzisiaj po tym naszym spotkaniu dokładnie wiedział, w jakim miejscu dziś jesteś, więc ja powiem Tobie, w jaki sposób możesz określić tą swoją dzisiejszą sytuację, bo bardzo ważne do tego, żeby pójść dalej, jest to, żeby określić to, gdzie jesteś dzisiaj, prawda? Więc będziemy rozmawiać. Ja Tobie powiem o takich trzech najważniejszych scenariuszach. I każdy z tych scenariuszy będzie zakładał określenie tego, gdzie dzisiaj jesteś, oraz określenie również tego, jakie kroki możesz stworzyć dalej. Widzę, że jest z nami już tutaj trochę osób, więc witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Dajcie znać na czacie, że jesteście. Się ze mną przywitajcie. Tutaj widzę dzień dobry, dzień dobry. No, witam serdecznie Ewelinę Stępnicką. Witam oczywiście tutaj One Pressa, witam oczywiście Was wszystkich. Dajcie znać na czacie, skąd się ze mną łączycie. Czy nadajecie z Polski, czy jesteście może w Anglii? Gdzie jesteście? Gdzie słuchacie, żebym wiedziała, z kim tutaj dzisiaj jestem. Kochani, więc tak, mamy, tak jak powiedziałam, trzy scenariusze, takie główne, o których chcę Wam dzisiaj powiedzieć, tak? I od nich wyjdziemy. A to jest bardzo ważne, żeby sobie uświadomić ten moment, gdzie dzisiaj jesteś. I czasami to jest trudne, nie? Bo czasami my chcemy widzieć rzeczywistość inną, niż faktycznie jest. Czasami chcemy ją widzieć lepszą, a czasami, słuchajcie, chcemy ją widzieć gorszą. To jest dopiero, prawda? Ciekawe wydarzenie, ale tak jest. No więc co możecie zrobić, aby faktycznie dobrze określić to, gdzie dzisiaj jesteś? Po prostu musisz zobaczyć swoje liczby. Słuchajcie, liczby nie kłamią. To jest takie stare powiedzenie, które jest bardzo prawdziwe. Dlaczego liczby nie kłamią? Dlatego, że jak wpiszemy do tabelki 1 albo 0, to jedynka będzie jedynką, a 0 będzie zerem i da nam bardzo mierzalną informację. Więc chciałabym, żebyś może przez ten weekend tak sobie zrobił taką właśnie analizę tego, gdzie dzisiaj jesteś. Ja Tobie powiem, jakie są trzy takie podstawowe scenariusze, a Ty przez weekend usiądź sobie z dobrą jakąś herbatką albo kawką i po prostu odpowiedz sobie, żebyś zobaczył, gdzie jesteś. Bo jak chcesz tworzyć kurs online, to musisz dokładnie wiedzieć, z jakiego miejsca startujesz, ok? Więc tak. Widzę tutaj,
Dzień dobry, jest z nami Marta. Cześć Marta. Ewelina się łączy z Warszawy. Janka, tak? No, dzień dobry. Cześć Przemek. Witam Was, kochani, wszystkich bardzo serdecznie. Dajcie znać na czacie, przywitajcie się, dajcie znać skąd jesteście. Będzie później więcej pytań, więc to takie pytanie na rozgrzewkę, prawda? Łatwe pytanie na rozgrzewkę. Okej, kochani, więc tak, mamy trzy scenariusze. Pierwszy scenariusz to jest taki, że nie masz swojej społeczności, okej? Po prostu na razie jesteś jak ten kciuk oddalony od tych wszystkich po prostu i sobie taki kciuk jesteś, nie? Nie masz społeczności. Ale chcesz, widzisz ten potencjał w kursach online, widzisz, co się dzieje, może doświadczyłeś w związku z pandemią jakichś trudnych sytuacji, może twój biznes był zamknięty, i widzisz i czujesz w kościach po prostu, w serduchu swoim, że ten biznes online, w kontekście tworzenia swoich kursów i produktów internetowych, to jest to, co ty chcesz robić, okej? Więc, ale nie masz społeczności, to spędza tobie po prostu sen z powiek, okej? To jest pierwsza opcja. Więc jak jesteś w tej pierwszej opcji, to napisz mi jedyneczkę w komentarzu. Jeżeli nie masz swojej społeczności, napisz mi jedyneczkę w komentarzu, żebym wiedziała, że to ty. Jakby opcja druga, tak? Czyli strategia druga, to jest taka, że masz może społeczność, masz swój kurs online, znaczy masz pomysł na kurs online, ale nie masz listy e-mail, tak? Czyli jeszcze nie budujesz swojej listy mailingowej, ok? I teraz pewnie ktoś się zastanawia, ale po co ta lista może mailingowa jest? Przecież jak mam społeczność, na przykład dajmy na to, budujesz swoją społeczność na Instagramie, nie? I cieszysz się, wow, tam masz na przykład 1000 osób ciebie obserwuje, nie? I teraz wiadomo, ktoś sobie pomyśli, 1000 osób przecież to mało, przecież ja na przykład mam 20 000 tam parę, nie? I sobie porównujesz może swój Instagram z moim Instagramem i sobie myślisz, nie, 1000 osób to jest mało, to po prostu, wiecie, lipa jakaś konkretna, nie? To trzeba coś tutaj wymyślić. I czasami te liczby, wiecie, potrafią nam spłatać taki mętlik w głowie, nie? Ja bym chciała coś tutaj ustalić, że 1000 osób to jest bardzo dużo ludzi. Wyobraź sobie, jeżeli ktoś z Was tutaj organizuje szkolenia, a takie stacjonarne, to wyobraźcie sobie, jaką Wy musicie salę wynająć i ile za nią zapłacić, żeby zmieścić tam 1000 osób, ok? To jest duża sala, prawda? To jest bardzo duża sala i ona kosztuje bardzo dużo pieniędzy. Więc jeżeli ty masz 1000 osób, ale uwaga, jest gwiazdka, z grupy docelowej, swojej grupy docelowej, którzy chcą, szukają rozwiązania tego problemu, który ty im rozwiązujesz, to jest bardzo dużo ludzi, ok? Będę jeszcze do tego wracać. Więc nie ignorujcie tego, że wy macie 1000 czy macie 500. 500 to też jest bardzo dużo ludzi. Zmieść 500 osób u siebie w salonie. Dasz radę? Ja nie. Chociaż kiedyś były pewnie takie próby, nie? Ile osób zmieści się do malucha? Nie wiem, ile to tam było, z 15 chyba może, tak? Ile osób się zmieści do malucha? Jakiś taki rekord Guinnessa był. Nie ćwiczcie tego, nie próbujcie oczywiście, bo to może być niebezpieczne pewnie, ale 500 osób to też jest bardzo dużo ludzi. I my musimy tym osobom dać szacunek. I zobaczcie, to samo. Ktoś by mógł powiedzieć tak, Magda, teraz na tym Facebook Live'ie jest na przykład 35 osób, 38, tak sobie skacze. I ktoś by mógł powiedzieć, okej, mogłoby być więcej, nie? 35 osób, mógł ktoś by powiedzieć, to jest mało ludzi, ale zmieście 35 osób do siebie w kuchni. Albo zaproście te 35 osób, żeby na przykład właśnie na jakieś szkolenie. Musisz zapłacić za salę. Za salę 35 osób, to jak jest ładna sala, to też zapłacisz, wiesz, nawet z 2,5 tysiąca. Więc, a widzicie, teraz skoczyło do 46. Więc chodzi o to, że jak masz jakąś liczbę, nawet niech to będą dwie osoby, to ty te dwie osoby musisz traktować po prostu jak
najlepszych przyjaciół, jak kogoś, kto naprawdę jest w stanie dać tobie informacje o tym, jak możesz im pomóc i jak ty im rozwiążesz ten problem, który rozwiązujesz. Czy jesteś trenerem wystąpień publicznych, czy jesteś na przykład dietetykiem, czy może jesteś psychoterapeutą, czy może jesteś trenerem od sprzedaży, czy w jakiejkolwiek branży działasz i cokolwiek robisz, to jak ty rozwiążesz problem tym właśnie osobom, tym dwóm osobom, tak? I one powiedzą dalej, to zacznie to rosnąć, zacznie z tego być po prostu taka kula śnieżna. I o to właśnie chodzi, tak? Także lista mailingowa, bo o tym mówimy, o tym scenariuszu, o liście mailingowej, ona jest ważna od samego początku. Jeżeli już masz dwie osoby na swojej liście mailingowej, to wysyłasz do nich regularne maile, kochani, tak? Bo co się okaże, jeżeli ty pozyskasz te dwie osoby na swojej liście mailingowej, no i dalej nic się z nimi nie zadzieje, to one powiedzą, zapisałem się, nic się nie działo, nie warto, tak? A jak ci powiedzą, że nie warto, podadzą dalej, że nie warto, no to pójdzie to w świat, prawda? Nie chcesz takiej informacji, żeby poszła w świat. Więc dbaj, nawet jak tam są dwie osoby, 5 czy 10 czy 15, bo wtedy dopiero będziesz tutaj mógł mieć więcej, prawda? Okej, okay. Czyli drugi scenariusz to nie masz listy. Ja jeszcze będę mówiła, co dokładnie w tych scenariuszach tutaj robić. Wiecie, ja tak tutaj zerkam, bo ja mam oczywiście notatkę zrobioną, co chcę Wam powiedzieć, nie? To często pytają, Magda, ty się przygotowujesz do tych live'ów, czy tak po prostu mówisz z głowy? Ja mówię, mówię z głowy, ale mam zrobioną notatkę, dlatego że ja chcę wiedzieć, co będę zawsze mówiła. Także jeżeli ty prowadzisz transmisję na Facebooku, nie bój się robić sobie notatki, to jest okej. Okay. Żeby czasami sobie zerknąć i zobaczyć, okay, co chcę powiedzieć, prawda? Przede wszystkim trzeba czuć się swobodnie i mieć swój styl. Jeżeli ktoś nie potrzebuje mieć trzech punktów zapisanych, to okej. Okay. Może ty potrzebujesz i to też jest okej. Okay. Zobaczcie, dotknęliśmy tak naprawdę kolejnego ważnego punktu, czyli akceptację siebie. Ona w mediach społecznościowych jest tak niezwykle ważna, tak? Że my musimy akceptować siebie i jeżeli ty prowadzisz transmisję w taki sposób, to jest okej. Okay. Jeżeli w inny, to też jest okej. Okay. Dajcie sobie szansę, tak? Znowu mi się teraz przypomniał taki turniej, daj jej szansę. To chyba było coś z Zygmuntem Heizerem, ale nie jestem pewna, a tak wiecie, mi się przypomniało. Okej, okay, wracamy. Drugi scenariusz to było to, że nie masz listy. Trzeci scenariusz to jest to, że masz te rzeczy, ale nie masz pomysłu na kurs online takiego. To jest to, nie? Czyli albo masz zbyt dużo pomysłów, masz kilka pomysłów, które wydają ci się fajne, nie wiesz tak naprawdę, z jakiego obszaru mógłbyś stworzyć kurs online. To często dotyczy osób, które mają zbyt dużo wiedzy i nie potrafią tej wiedzy po prostu poukładać, ok? Więc daj znać, czy teraz potrafisz tutaj określić siebie, czy jesteś na poziomie scenariusza pierwszego. Pierwszy to pamiętasz, to był nie masz społeczności. Scenariusz drugi to był, że nie masz listy mailingowej, i scenariusz trzeci, że nie masz nie masz pomysłu na kurs online. I oczywiście, jeżeli jesteś wszystkimi trzema, bo to też tak może być, to daj znać. Okej, okay, a ja patrzę. Jestem po drugim live, jestem przeszczęśliwa, że przełamałam strach. Agata pisze, super. Teraz tylko szlifowanie umiejętności. Brawo, fantastycznie, super. Dajcie znać, czy jesteście jedyneczką, dwójeczką, czy trójeczką, żebym tutaj wiedziała, w jakim obszarze Wam mogę najbardziej pomóc. Bo zobaczcie, musicie pytać zawsze osoby, które z Wami są, aby dać im jak najwięcej wartości, prawda? Więc tutaj proszę, dajcie śmiało znać. Ok, więc tak, mamy pierwszy scenariusz, prawda? Czyli nie masz społeczności. Co zrobić, żeby w ogóle zacząć tą społeczność budować? No po pierwsze, musisz zrozumieć, że budowanie społeczności to jest takie wylanie fundamentu. Ja zawsze mówię, że biznes online musi być musi mieć mocne fundamenty, tak? Dlatego, że chcesz wybudować
potężny budynek, tak? Ja nawet mówię o budowie imperium online. Więc jeżeli chcesz wybudować imperium online, no to czy wybudujesz to taki wielki budynek bez fundamentów na jakimś słabym podłożu? No nie. Dlatego ta społeczność jest tak niezmiernie ważna. I teraz możesz się zastanawiać, ok, ale w jaki sposób zacząć budować tą społeczność? Pierwszy krok, to tutaj wchodzimy w taki obszar twardego marketingu, to jest określanie niszy, czyli w jakiej niszy chcesz działać oraz określanie twojej grupy docelowej. Pewnie dla wielu z Was określenie grupy docelowej spędza Wam po prostu sen z powiek, nie? Tak to często jest. Ale muszę dać tutaj Tobie od razu wskazówkę. Ja o grupie docelowej piszę i to jest całkiem sporo w mojej książce. Tak się rozglądam, bo wiecie co, tak się nie przygotowałam z moją książką, żeby Wam ją pokazać. Mam, widzę, czekajcie. O, już jestem. Jedna kampania do wolności, tak? Tutaj w tej książce, kochani, znajdziecie, w jaki sposób określić grupę docelową. Więc jak ktoś nie ma jeszcze tej pozycji, to tak naprawdę właśnie w tej książce to jest idealny start, żeby określić swoją niszę, określić swoją grupę docelową i tak naprawdę też tutaj przejść przez wszystkie te trzy procesy, trzy kroki. Więc serdecznie zapraszam. Słuchajcie, audiobook. Jeżeli ktoś lubi mój głos i ma ochotę, żebym mu przeczytała moją książkę, to serdecznie zapraszam. Normalnie wydawca zrobił tutaj fantastyczną promocję na wakacje 12,90. Słuchajcie, to jest normalnie kawa w Starbucksie albo audiobook z moim głosem. Ostrzegam, żeby nie było. Także po pierwsze, musisz określić swoją niszę i musisz określić swoją grupę docelową, dlatego że budowanie społeczności to musi być budowanie społeczności, która jest precyzyjna. I wtedy nawet te 100 osób na Twoim fanpage'u, czy na Twoim Instagramie, czy Twojej listy mailingowej, ale 100 osób z tej konkretnej grupy docelowej. To będzie ogromna wartość. Wtedy możesz myśleć o tym, żeby zacząć promować swój kurs online. Jednym z największych błędów, jakie spotykam, to jest to, że ludzie myślą, że wystarczy nagrać kurs. Nagram kurs i później co? Wrzucają po prostu post jakiś w mediach społecznościowych, że hej, nagrałem kurs. No i co? Ale nikt nie słucha. A jeśli nikt cię nie słucha, to przecież nikt od ciebie nie kupi twojego kursu. Będę o tym jeszcze dalej mówiła, ok? Więc Przemek mówi, że bardzo dobra lektura już ma. Bardzo się cieszę. No i oczywiście Agata też pisze książkę, też ma bardzo dużo się z niej nauczyła. Jeżeli jeszcze nie macie, polecam, nawet napisała. Super, dziękuję za piękne rekomendacje. Absolutnie polecam również. Słuchajcie. Więc mamy tak: określenie niszy, określenie grupy docelowej, czyli konkretnie określenie, komu ty chcesz pomagać. Wiecie, w języku polskim, komu chcemy służyć, ma może taką konotację, że my nie chcemy nikomu służyć, my tutaj, wiecie, przyszliśmy robić biznes, a ja tutaj sprzedam kursy, no i tak dalej. Więc jeżeli jednak dasz radę zrobić taki przewrót u siebie w głowie, że jednak to chodzi o tą grupę docelową, żeby właśnie im służyć pomocą, tak? Żeby właśnie im pomagać, żeby rozwiązywać ich te problemy i właśnie to jest twoja rola, to powiem tobie, że twój biznes online i kursy, które stworzysz, będą rozwiązywały właściwe problemy, będą adekwatne do Twojej grupy docelowej i naprawdę będą sprzedawały się dużo lepiej, aniżeli te, które Ty sobie biznesowo po prostu tutaj rozpiszesz. Nie? To takie jest trochę przewrotne, ale taka jest prawda, kochani, że my tutaj, jeżeli chcesz stworzyć swój kurs online, to Twój kurs online ma służyć Twojej społeczności, tak? Jeżeli w tym kursie online Ty będziesz chciał dodać coachingi, czyli zrobić taką wersję blended learning, czyli nie tylko kurs online, ale razem właśnie ze spotkaniami na żywo, takimi online, to
to robisz to po to, żeby rozwiązać ich problemy, żeby im służyć. I to jest podejście, które naprawdę sprawi, że będziesz o lata świetlne przed tymi, którzy tylko tutaj myślą, biznesplan przyszłam zrobić i po prostu, wiecie, rozpykam to, prawda? To jest złe myślenie. Okej, okay. Czyli pierwsza sprawa, jeżeli nie masz społeczności, to już wiesz, co masz zrobić. Masz określić grupę docelową, swoją niszę i zacząć działać w mediach społecznościowych. Jak? Tu, 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 tu. Oczywiście wszystko znajdziesz w książce. Audiobook jedyne 12,90. Kochani, brać, bo nie wiem, jak długo potrwa ta promocja. To jest promocja od wydawcy, więc ja nie znam daty końca, ale pewnie nie będzie trwała wiecznie. Okej, okay, mamy w takim razie drugi scenariusz, tak? Drugi scenariusz to było to, że nie masz listy mailingowej. I teraz uwaga, nie masz listy mailingowej, no to co trzeba zrobić? Zacząć budować listę mailingową, prawda? To jest takie oczywiste, a jednak takie trudne, bo o co chodzi? Jak już zaczynasz budować swoją listę, to musisz wyjść do przodu. Jak wychodzisz do przodu, to potrzebujesz odwagi. I tutaj jest ten temat właśnie, że jeżeli ty że czasami my mamy taki lęk przed tym, jak nas ocenią, czy my się spodobamy, tak? Czy na przykład tutaj, czy ja wam się spodobam, jak do was mówię, tak? Bo to jest nowa społeczność. Jestem teraz tutaj przecież na fanpage'u wydawnictwa One Press, więc części z was może nie znam, może ktoś z was dopiero widzi mnie, słyszy pierwszy raz, więc pewnie u mnie w głowie normalne by było, że ja bym się mogła przejmować, prawda? Czy dobrze wypadnę, czy kupią książkę, prawda? Czy zostawią dobry komentarz? I teraz, jeżeli te obawy będą ciebie powstrzymywały, no to nie ruszysz z miejsca. Więc potrzeba jest trochę tej odwagi, trochę takiego, wiesz, działania pomimo strachu, działania pomimo tego, że a co jeśli nawet ktoś napisze, że nie wiem, głupio wyglądasz albo głupio gadasz? No to najważniejsze, żeby był ktoś, kto też napisze, albo żebyś ty był przekonany, że jednak z sensem mówisz, żeby to zweryfikować oczywiście i dać siebie swoje 100% na dany moment, ale ostrzegam, że tak może być, że będziesz właśnie potrzebował trochę tej odwagi, aby ruszyć z miejsca i zacząć tworzyć swoją listę mailingową. Bo do tego, żeby to zrobić, potrzebujesz stworzyć lead magnet. I tutaj znowu wchodzimy w twardy marketing. Ktoś się może pytać, ale co to jest lead magnet? Magda, o czym ty mówisz, nie? Więc już tłumaczę. Lead i magnet. Lead to jest potencjalny klient, magnet, czyli to jest taki magnes na potencjalnego klienta. I jak masz ten magnes na potencjalnego klienta, to w internecie to jest coś, co dajemy bezpłatnie. Pewnie spotkałeś się z tym tysiące razy w internecie, że ktoś mówi tutaj na przykład, pobierz jakąś bezpłatną checklistę, pobierz jakiś poradnik, zapisz się na webinar, prawda? Są to wszystkie takie elementy, które właśnie są tymi lead magnetami, czyli my dajemy jako autorzy bezpłatną wartość w jakiejś postaci albo właśnie jakiegoś poradnika, wideo, PDF-u czy cokolwiek, a ktoś nam daje kontakt do siebie. Podstawowe informacje to jest imię i adres mailowy. Chcemy docelowo oczywiście też mieć numer telefonu, ale to już jest bardziej zaawansowany tutaj krok. Jeżeli jesteś na początku, skup się tylko i wyłącznie na adresach mailowych. Więc musisz stworzyć ten lead magnet. Prawda? Jak to zrobić? Słuchajcie, znowu wracam do książki. W książce podałam 15 pomysłów i takich tematów, w jaki sposób stworzyć swój lead magnet. W pierwszym rozdziale tej książki znajdziesz dokładnie 15 pomysłów, w jaki sposób możesz stworzyć właśnie lead magnet. Więc jeżeli nie masz o tym zielonego pojęcia, to ta książka powie tobie, w jaki sposób dokładnie to zrobić dla twojej branży. I teraz uwaga, w każdej branży jesteś w stanie stworzyć swój lead magnet, prawda? Więc tutaj nie ma z tym najmniejszego problemu. Okay. Więc mamy to. Jeżeli się zastanawiasz, w jaki sposób, znaczy jaki temat, to pamiętaj, że zawsze możesz przeprowadzić ankietę. Warto jest pytać swoją społeczność. I teraz tak, jeżeli nie masz swojej społeczności, no to możesz skorzystać ze społeczności
osób, które już tą społeczność zbudowały, tak? Czyli oczywiście mamy do dyspozycji inne grupy na Facebooku i możesz w tych innych grupach na Facebooku również zadać pytanie, przeprowadzić ankietę i uzyskać właśnie informacje, w jaki sposób, czy jaki temat będzie ich interesował. Ok. I przechodzimy, kochani, do scenariusza trzeciego. To jest scenariusz pod tytułem: nie wiem, jaki temat kursu online mam wybrać. Wszystkie tematy, które masz w głowie, wydają ci się sensowne, wydają ci się atrakcyjne i po prostu nie wiesz, który temat wybrać. Daj znać, wpisz trójeczkę, jeżeli to jesteś ty, że masz kilka pomysłów, ale po prostu wszystko na świecie, no nie wiesz, na który temat się zdecydować. Mam dla ciebie teraz konkretne rozwiązanie. Okej, bo to bardzo często dotyczy ludzi, którzy mają konkretną wiedzę, czyli tacy, którzy praktykują na przykład swój zawód, również na salach treningowych i mają kilka szkoleń wypracowanych stacjonarnie i teraz się zastanawiają, które z tych szkoleń zadziała na przykład online, prawda? Albo właśnie jesteś ekspertem, który totalnie nigdy nie opakowywał, i tutaj to jest też słowo klucz, bo my opakowywujemy wiedzę, tworząc kursy online. Nigdy nie opakowywałeś swojej wiedzy i po prostu nie wiesz, od którego początku, końca po prostu zacząć. Więc to jest też taki moment, gdzie chciałabym powiedzieć o czymś takim, to jest, słuchajcie, psychologiczny, taka nazwa, to jest syndrom oszusta. Kogo to może dotyczyć i w jaki sposób to rozpoznać? Syndrom oszusta to jest syndrom, który się charakteryzuje tym, że w momencie, kiedy chcesz zacząć komunikować się odnośnie tego, co robisz i jak robisz, to masz w głowie takiego krytyka, który ci mówi mniej więcej coś takiego: a kim ty jesteś, żeby teraz tworzyć swój kurs online? A kim ty jesteś, żeby nagrywać na przykład transmisję na Facebooku? A co powie Gosia, co powie Adam, jak ty zaczniesz tworzyć swoje kursy online? A co powie twoja rodzina, jak ty zaczniesz tworzyć kursy online? Że kim ty niby jesteś, prawda? To są taka zdarta płyta, która odpala nam się często właśnie w głowie, jak chcemy zacząć robić coś nowego. I uwaga, szczególnie wtedy, jeżeli chcemy czymś od nas się pochwalić, tak? Że na przykład jesteś w swoim biznesie 5 lat, 10, 15, 20 lat pracujesz w swoim zawodzie, no to powiedzmy sobie szczerze, jesteś ekspertem. I teraz ta osoba, która zaczyna w tym samym biznesie, no, zwróć uwagę na to, że na pewno chętnie by się od ciebie uczyła, prawda? Więc jeżeli ona by się chętnie od ciebie uczyła, to w jaki sposób ona może się od ciebie nauczyć? No, między innymi, albo możesz napisać książkę, tak? Albo możesz stworzyć produkt internetowy, kurs online, webinar, mastermind, tak? Te wszystkie produkty internetowe. Ale jeżeli ty u siebie w głowie pozwolisz, żeby ten syndrom właśnie tego oszusta, on grał pierwsze skrzypce, to znowu będzie tobie bardzo trudno zacząć i utrzymać te rzeczy, które faktycznie robisz na wysokim poziomie, tak? Bo on będzie cię po prostu tam dociskał, a ty masz wychodzić, tak? Ty masz tworzyć przecież nowe posty, ty masz tworzyć nowe treści w mediach społecznościowych. Tak, rodzina będzie patrzeć, tak, znajomi będą patrzeć, tak, część z nich będzie komentować, a ty musisz iść i robić swoje i po prostu się nie poddawać, tylko iść i robić swoje. To jest tak, że ten syndrom oszusta jakby zawsze nam gdzieś tam będzie towarzyszył, tak? Bo jakby to jest taki głębszy temat psychologiczny, natomiast ta zdarta płyta, ona tam zawsze jest. Natomiast im więcej będziesz robił, im bardziej sobie samemu pokażesz, że ty robisz i się stawiasz do tych zadań, do tworzenia twojego kursu online, do tworzenia społeczności, do tworzenia listy mailingowej, tak? To wówczas ty będziesz wiedział, że ty to robisz,
Więc jak ci ten głos powie, że ty nie potrafisz czegoś zrobić, albo że ty się nie nadajesz do tego, żeby to robić, albo co jeszcze często mają moi klienci, którzy mi mówią, że mają problem z wyceną swoich usług, tak? No bo jeżeli całe życie pracowałeś na zamianę godziny na pieniądze i wiesz, że twoja godzina jest warta, nie wiem, 30 zł, 50 zł, 100 zł, 300 zł, tak? W zależności od tego, na jakim poziomie jesteś i jak się wyceniasz na tu i teraz. I teraz zaczniesz tworzyć swój kurs online i nagle się okazuje, że raz stworzony produkt, ty możesz sprzedawać wielokrotnie i później już tak w sumie nie musisz tam nic robić oprócz tego prowadzenia klientów, to ty sobie pomyślisz tak, ale jak to jest możliwe? Ja mam tak zarabiać? Nie, to jest coś nie, to nie, to trzeba albo ceny obniżyć. Nie zasługuję na to. I to są właśnie, i to jest właśnie w psychologii nazwane tym syndromem oszusta, po angielsku imposter syndrome, więc można sobie poszukać właśnie, żeby poczytać o tym więcej, bo to jest coś absolutnie, z czym ty będziesz musiał się tutaj trochę tak zmierzyć, bym powiedziała. Okej, widzę, że już jest 30, to już wam tutaj przedłużę kilka minut, bo miało być pół godziny, więc ten Przemek pisze, byłaś u mnie w głowie, no dokładnie, słuchajcie, jak kupicie audiobooka, to dosłownie będę u was w głowie, bo wtedy, wiecie, będę po prostu wam mówić te wszystkie rzeczy, bo czytam oczywiście książkę osobiście. I wtedy naprawdę wam zostanę w głowie i ten mój głos będzie tobie mówił, możesz, nagraj live'a, wyślij maila, zrób jeszcze jeden lead magnet, nagraj kurs, prawda? I będziesz słyszał ten mój głos, bo ten mój głos nagra się na tą starą, zdartą płytę po prostu i wówczas będzie wszystko, wiecie, będzie wszystko dobrze. Okej. Okay. Czyli tutaj mamy co? Ważne jest jeszcze na tym etapie trzecim, czyli tworzenia wyboru swojego tematu kursu online, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czym się wyróżniasz. Okay? Ja wiem, że to jest znowu takie pytanie trochę podchwytliwe, no bo czym się niby ty wyróżniasz? Przecież jest tylu innych ekspertów, prawda? Przecież już tam Kasia, Basia, Tomek zrobili kurs tego tematu, więc jak ty teraz możesz, kim ty jesteś i jak ty masz się wyróżnić? I to są właśnie tematy, które w marketingu muszą zostać odpowiedziane, bo uwaga, ty musisz powiedzieć swojej społeczności, jak już będziesz ją miał, swoją społeczność, swoją listę mailingową, to ty musisz im powiedzieć, w jaki sposób ty jesteś różny, w jaki sposób twoje kursy online są różne. Jak do mnie przychodzą moi studenci, kursanci na moje kursy online, tak, bo oczywiście oprócz książki mam również swoje programy, swoje kursy online, to oni często mi mówią, dlaczego mnie wybierają i wtedy możesz zweryfikować, czy faktycznie ten twój komunikat, który wysyłałeś, jest spójny z tym, co odbiera twoja społeczność. U mnie najczęściej mówią, że po prostu formuła, w jakiej ja tłumaczę, jest dla nich zrozumiała, przystępna i daje im pewność tego, że oni dadzą radę. Tak, czyli ja dodaję skrzydeł. I to jest to, czym ja jestem różna. Jedna z tych rzeczy, ja dodaję skrzydeł. Mówię, zrobisz to, pokazuję krok po kroku, razem oczywiście z moim zespołem. Właśnie kolejna rzecz to jest to, że jest krok po kroku, jest w procesie, osoba czuje się zaopiekowana. Zresztą tak samo jest w mojej książce, kochani, tak? Więc jeżeli jeszcze jej nie masz, to koniecznie skorzystaj z tej promocji, która jest teraz. Jeżeli chcesz w druku, to jest taka promocja teraz na OnePressie, tutaj dzisiaj dostałam cynka, że jest dwa za jeden, więc możesz kupić dwa egzemplarze, jeden dla siebie, a drugi dać komuś, tak? Bo to jest na naprawdę tak wartościowa książka, że komukolwiek ją dasz, to dostaniesz z powrotem, że dziękuję bardzo, bo ktoś mega skorzysta. Możesz kupić oczywiście audiobooka za 12,90, więc zachęcam bardzo serdecznie. W książce znajdziesz odpowiedzi na te pytania i na te zagadnienia, o których dzisiaj tobie powiedziałam. Pamiętaj, poświęcić czas, tak? Poświęcić przede wszystkim czas na to, aby określić miejsce, w którym dzisiaj jesteś.
i wówczas określić kolejne kroki, które są niezbędne do tego, abyś poszedł dalej. Ja dzisiaj Tobie powiedziałam o trzech scenariuszach i dałam Tobie kroki do każdego scenariusza, co masz konkretnie dalej zrobić. A więc określ, który krok, na którym kroku jesteś i co dalej musisz zrobić. Daj mi znać później, jak tobie poszło. Napisz do mnie wiadomość na mediach społecznościowych, tak? Jestem na Instagramie, serdecznie zapraszam. Jestem oczywiście na moim fanpage'u tutaj na Facebooku Magdalena Pawłowska. Serdecznie też ciebie zapraszam. Więc bądź ze mną w kontakcie, oczywiście. Jak przeczytasz książkę, pamiętaj zostawić swoją opinię. Zawsze dodaję pozytywną opinię. Wierzę, że taka będzie. I trzymam mocno za ciebie kciuki. Wierzę, że to nasze dzisiejsze spotkanie dało ci bardzo dużo informacji o tym, jak masz stworzyć dochodowy kurs online z miejsca, z punktu, w którym ty dzisiaj jesteś. Dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że dzisiaj byliście ze mną. Pozdrawiam, ściskam, życzę cudownego weekendu i oczywiście zapraszam do kliknięcia teraz w link i zakupienia swojego egzemplarza w wersji książkowej, albo w wersji e-booka, albo w wersji audio. Uwaga, ja sama czytam osobiście, więc będę z tobą przez te kilka godzin czytania audiobooka. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego, udanych, dochodowych kursów online życzę. Pa, pa!